Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w projekcie Solus. Przespałem się 2 godziny w tej tajemniczej jaskini. Okej, jestem wyspany. Odzyskałem trochę zdrowia podczas snu, jakoś snu 69%. Interesująca liczba, ale... No cóż... Dehydration imminent. Słabo leci. Napijmy się tej wody. Czy uda się tam wstrzelić teleporter do środka? Cholera, liczyłem na to. Ale chyba nic z tego, co? Jaka jest godzina w ogóle? Czas ziemski jest tylko 10. Nie chcę wychodzić na tą anomalię, która nas... która mnie przeraziła mocno. Ja już się chyba pogoda poprawia. Coś do jedzenia, ale jedzenia mi nie brakuje. Jadalne. No i chyba trochę wody zabiera. Roślina. Inventory full. Jestem przeładowany. No dobra. Mniejsza z tym. Ciekawe, czy oczyściło ten teren ze wszystkich pozostałości po statku, to... Trąba powietrza, bo myślałem sobie zostawić. Ja nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Paskudne rośliny. Ale tu jest trochę jadalnych też. Zostawiłem tam puszki gdzieś na zewnątrz. Teraz nie jestem pewny, czy te puszki przetrwają po tej trąbie powietrznej. Wydaje mi się, że tutaj się uda wskoczyć teleportem. Nie mogę dostać. Jaka temperatura jest? 13 stopni. Okej, w porządku. No bym się pewnie wyziębił, ale nie za szybko. Okej, elegancko. Dobra, jesteśmy. Inventory full. Pełny mam. A dobra, ale to możemy zjeść sobie to. No, czy z tej puszki dałoby się jakieś narzędzie zrobić? Ostry śmieć. Nie świeci to jaśniej niż pochodnia, ale... Weź ze sobą zapasy, źródło ciepła i światła, żeby eksplorować jaskinię. Wydaje mi się, że jestem przygotowany. Mam sporo wody. Powinno być ok. Opuszczanie obszaru, 0 części wieży i 9 sekretów do znalezienia w pobliżu. Coś tam znalazłem, ale... Ale ile to było sekretów? Trudno powiedzieć. Eksploracja jest oczywiście jak najbardziej uzasadniona i wręcz konieczna, ale napełnia mnie lękiem robinę. A trąba powietrzna, myślę, że to było jedno z mniejszych zagrożeń. Co za przepaść. Mogłem tam rzucić teleport. Kamienie. Mogę tam rzucić teleport, ale jak to jest? Są 2 korytarze, chyba? Przyszliśmy stamtąd, tak? Będzie łatwo pogubić. O, woda. To
mogę napełnić wodę, bo mam puste butelki. Ciemno jak cholera. Ale to nie problem. Zaraz, jeszcze jedna pusta butelka. Dobra. Jak z wodą? Okej. Tam jest jakieś przejście. Tamtędy żeśmy się dostali. Tu jest jeszcze coś. Czekajcie. Kurde, to ma taki zasięg. Zdaje się, że mogę sobie ciskać te dyski ile chcę. O, jest. Że powinienem tam iść? Nie upuszczaj pochodni, wariacie. Coś tam jest. Wiecie co, sprawdzę najpierw to. Tą dziurę sobie. To jest chyba jakieś łagodniejsze zejście. Wiedziałem, że coś tu będzie. Relikt strawności, odporność na głód. Elegancko. Spróbujmy teraz tam wskoczyć. Teraz sobie wystrzelę teleport tam, żeby wrócić szybko, niezależnie od tego. Doskonale. Sekretne jaskinie są przeznaczone dla poszukiwaczy przygód. Czy ja jestem poszukiwaczem przygód? Jestem, ale takim strachliwym trochę. Uwaga, następna dziura. To jest wektor misji. Tam w tą stronę powinniśmy się udać ostatecznie, jeszcze sobie sprawdzę drugą stronę tego korytarza. Wioski. To co? Ludzkość się znalazła w opałach? 2151, no to jeszcze mamy trochę czasu. Ja raczej tego nie dożyję i dobrze. Mój syn? Też raczej nie. Chyba, że wymyślą jakąś kurację przedłużającą życie. Boję skoczyć do tej wody, że mi jakiś krokodyl wyciągnie. Ale ta ścieżka powinna... Te głosy są takie, że ja mam ochotę tylko odwrócić się i uciec z krzykiem. Kurde. To jest jakiś krzyż. Nie taki tradycyjny. Może ich Jezus miał cztery ręce albo coś. Jest miejsce na dwie nogi, nie? Nie zdziwiłbym się. Co my tu mamy? Znak Zodiaku. Trzymano perkę. Deno Assist. Schudniesz szybciej. Dzięki! Co to oznacza ta perka? Schniesz szybciej. Ach. No cóż, wybaczcie. Nie doczytałem. Widzę. What the... To są rośliny? Czy to są jakieś takie jeże? Gdzie strasz? Ścieżę przejdę. Nie dotykajcie mnie. O! Ja się martwię o krokodyle. Ewentualnie nie pierniczę, nie wchodzę do wody. Chociaż dostałem perkę, że schnę szybciej, ale to...
Co mi z tego? Wejdę do wody, zmoknę, wyłączy mi się pochodnia i co ja zrobię? Nie. Pewnie z wielu z was mówi, ej, wchodź, nie bój się. Ale do licha jestem w dzikim świecie, gdzie w każdej chwili może mnie spotkać coś złego. Nie mam mapy żadnej. Jezus Maria. Umówmy się, że nie jesteście groźne, ok? Przybycie po nikogo wzmacnia każdą odporność. To niewielki jest procent, ale zawsze to jakaś korzyść, nie? Mam teleport ustawiony gdzieś tam. Dotarliśmy z powrotem do tego krzyża. Czyli zatoczyłem koło. Ok. Czyli... Jezus Maria. Ja zwariuję, tu oszaleję. Przecież do licha ciężkiego. Fuck. Jakieś niewinne stworzenia. Nie chcemy wskakiwać do wody. Jezus Maria, serce mi bije. Powinienem sobie załatwić licznik tego. Licznik uderzeń serca, że, jak to się tam nazywa. Ten tętna, miernik, pomiar tętna, no. Czy te odgłosy muszą być takie przerażające? Takie głośne? Pójdziemy teraz tam. Teleport jest przy wyjściu zaraz. Co za kryształy. No na pewno nie jest to co tutaj jest. Te heksagony, oktagony. One nie są naturalne, więc te światła postawione na nich. Tylko żeby mi się skała nie zawaliła na głowę. Te światła postawione na nich też nie mogą być naturalne, nie? Ktoś to musiał zbudować. Aha. Mówiłem o ksenomorfach, coś nie coś. Wiecie co? Mniej martwi mnie to, co się może z tego wylęgnąć. Bardziej martwi mnie to, co te jaja zniosło. To nie jest dobry pomysł siedzieć w gnieździe zbyt długo, nie? Jakaś woda, tam nie wchodzimy. Tu jest jakaś umiejętność nurkowania i jak... Trędy przyszedłem, Jezu. Tędy chyba wszedłem. Jaskinia oświeconych 2. Emituje światło. To gdzieś zeszliśmy głębiej, ale ja cofnę się w to miejsce. Gdzieś stąd, gdzie? A, właśnie stąd wyszedłem. I tam jest jakieś kolejne miejsce. Raz, że eksploracja jest ważna. Dwa, że po prostu nie chcę czegoś przegapić. Ominąć jakieś relikty czy coś. Też nie będę szalał oczywiście. Ale możemy zajrzeć w takie miejsce. Czekam, aż coś na mnie... Tam coś jest. Jak ja stąd wyjdę? Zrobimy to tak. Coś się otworzyło. Ostrożnie. Kurde. Nie było to tak dużo, wysoko.
nadzieję, że te pęknięcia dobra, znikają. Widziałem to coś ciekawego. Jakiś artefakt. Maksymalne zdrowie plus 25, no dzięki. A, od razu mnie wyleczyło, więc dobra, nie ma tragedii. Chyba bym stąd... Dobrze, że ten teleport zostawiłem. Nie bardzo widzę, jak stąd wyjść. To jest bardzo mądre urządzenie. Och, ulga. Teraz szukamy następnych przejść. Gdzie byłem, a gdzie nie byłem? Nie mam mapy. Może kiedyś znajdziemy. Chyba tam chciałem zajrzeć. Takie wrażenie, że gdybym miał zgadywać albo jakąś teorię ułożyć sobie, to powiedziałbym, że tu kiedyś była jakaś potężna rasa, potężna cywilizacja, która albo zniknęła, albo po prostu może była jakaś wojna czy coś i stracili te wszystkie umiejętności, ale pozostały jakieś artefakty, jakaś obrona, ten... planetarna czy coś i to właśnie strzeliło w statek. A pewnie pozostałości tej rasy będzie nam dane znaleźć gdzieś prędzej czy później. Może wylęgają się z jajek czy coś? Starvation imminent. Zagrożenie głodem. Okej. Wiemy, że mają cztery ręce i dwie nogi. Znaczy taki krzyż był, to nie wiem czy wiemy, ale takie mam podejrzenie. Może ja się prześpię. Zaletą snu jest to, że też się zapisuje się od razu. Progres, nie? Więc chyba warto to robić co jakiś czas. Spanie. Mam nadzieję, że mi nic nie zeżre w tych jaskiniach. Pochodnia jest... Jestem zadowolony z tej pochodni. Sleep quality good. A. To tu żeśmy dotarli, tylko inną drogą. No dobra, czyli można zabłądzić, ale też człowiek ostatecznie i tak trafi w odpowiednie miejsce, niezależnie który korytarz wybierze. Kolejny artefakt. Obelisk. Zapisuje progres. Przycenna jest, więc może sobie tutaj zostawię. Teleport, wektor misji. Podążaj za dziwnymi dźwiękami. Reminder, mission objective. Reestablishing satellite uplink, highest priority. Przepłyń przez wodę i kontynuuj eksplorację. Niektóre źródła w jaskini są uzależnione od pływów. Wąskie pływy, odpływy. No dobra, mamy... Jakby mi się skończyła pochodnia, to nową będę miał od czego odpalić. To są jakieś informacje na temat tego relikty wody, nocy. Musiałbym robić listę na papierze, żeby to wszystko spamiętać. Czy ja muszę płynąć przez wodę? Cholera, no tak najwyraźniej każą. Ale nauczony doświadczeniem spróbuję poszukać innego. A tam jest mój teleport. Można innego przejścia poszukać? Może? A może nie. Spróbujmy tędy. Po kamieniach. Po co się moczyć, nie? Jest jakiś inny kryształ, ale... Najważniejsze, że świeci. Coraz węższe to przejście się robi. To mój największy lęk, że... Znaczy, taki jakby jaskiniowy, gdybym był grotołazem, że gdzieś wejdę w jakieś przejście
i utknę i nie będę w stanie się cofnąć. Bo do przodu łatwo iść, ale potem już się cofać po swoich śladach, jak jest ciasno. Łatwopalne. Do tworzenia pochodni. Ale mamy dwie... Uła, co to jest? Dziwne jedzenie. 3500 kalorii. 3500 kalorii? Jak o to nie chodzi. Tutaj pochodnie, bo ciemno się zrobiło. Nadajnik zostaje wiecznie. Kurde, zajmuje miejsce w ekwipunku. Nie podoba mi się to. Tu można podpalić to. Co to jest? Jakby jakieś monety, czy skarby jakieś takie? Czyli to wszystko wygląda na jakąś pierwotną kulturę. No dobra, może tu kiedyś wrócę. Zobaczcie. No dobra. Czyli prawdopodobnie mamy stworzenie humanoidalne, które ma cztery ręce, ale twarz taką zbliżoną do człowieka, co? No dają jak maski hokejowe. No nieźle. Wydawało mi się wcześniej, że słyszałem otwieranie tego. Nie chciałbym trafić na mieszkańców. Że oni pewnie doskonale znają jaskinię i pewnie jakby chcieli, to już by mnie spotkali, nie? Pewnie mnie unikają, może się boją. No może są to zbiegi przypadków i okoliczności, o. Kolejny jest znacznik. Dobrze mówię? Przez te kraty się nie przestrzelę, ale wektor misji jest tam. To jest kolejna krata. Jakiś mechanizm. Tam już nic nie ma. Mechanizm można aktywować. Coś się otworzyło. O! Cholera, tu jest jakiś fajny but. Spróbuj w poziomie strzelić. Nie bardzo. Jeszcze jakbym raz pokręcił. Będzie się tu dostać jakoś z innej strony. Na pewno nie ma tu przejścia jakiegoś. Nie, nie ma. No trudno. Udajmy się zatem dalej. Taki odgłos jakby smog bekał. Muszą być jakieś istoty żywe. Chyba, że wiatr przez te... Znaczy, to wszystko można wytłumaczyć. Droga w prawo albo droga w lewo. Pójdziemy najpierw jedną odnogą, a potem drugą. Może wiatr, bo te kształty są takie nietypowe tutaj, więc... Więc wiatr dmuchający przez te jaskinie może wydawać przeciwne dźwięki. Zawsze warto się napić. Co tu mamy? Odporność na wychłodzenie. Fantastycznie. Relikt nocy żeśmy znaleźli. Moja eksploracja przynosi pozytywne skutki. Też pewnie jakaś bardziej zaawansowana eksploracja. Jaskinia oświeconych, 3. Zapalmy to. Mechanizm, potrzeba bożka. Kurde, bożek ma dwie ręce i dwie nogi. To mi trochę psuje moją koncepcję.
To mi trochę psuje koncepcję, kurde, czterech rąk. Dobra, mam inną hipotezę. Może ten świat zamieszkiwały właśnie jakieś prymitywne czterorękie istoty, ale przybyli do nich kosmici, tacy jak ten. Bardzo humanoidalni, bardzo ludziopodobni, nie? Ale przybyli do nich kosmici i im tutaj ulepszyli życie, a potem odlecieli, a ci prymitywni nie potrafili sobie z tym ulepszonym życiem poradzić i znowu trafili do jaskini albo coś. A wygląda jak jakiś obcy. To co to jest za źródło światła? Na ramienniki? Wygląda też na jakiś ten, albo kask? Hełm jakiś? Mogli być ludzie równie dobrze. Zanim wlezę tam, to sobie wrócę tutaj. Wydaje mi się, że to będzie dookoła. Że jak zwykle są dwie ścieżki. Nic mnie tu nie chwyci, nie wciągnie, nie zerze. Słyszę jakby teleport. Tak, jest tutaj, więc to była ta ścieżka druga. Tak jak myślałem. W lewo i w prawo obie prowadzą do tego samego celu. Ale po drodze mogą... Kurde... Trzęsienie ziemi... To nigdy nie jest dobra wiadomość. Kiedy się jest w jaskini, nie? Maksymalne zdrowie. Bardzo mnie to cieszy. Jestem chyba nie najgorszym odkrywcą. To mi się wydaje. Sprawdzę jeszcze ten zakątek. Trzeba schylić. Operator jest mokry. No dziękuję za informację. To tylko takie obejście było. Ostatecznie wszyscy wylądujemy. 56,3% mokrości mam. Tu jest jedzenie, więc może to jest dobre miejsce, żeby się przespać. Tak, ze 4 godzinki. No to co, moi drodzy? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I do zobaczenia. Chyba jeszcze dzisiaj. To by oznaczało, że o 21:00, gdyby coś się zmieniło w moich planach, to dam znać w opisie. Trzymajcie się. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Hej, hej.